Shalom Aleichem, jesteście tam? No mam nadzieję, że jesteście, bo mam dla was specjalny odcinek. Chciałbym wam pokazać coś fajnego, coś ze świata hasyckiego, coś bardzo głębokiego, coś bardzo z nauk hasyckich. Trochę nie wiem, jak to nazwać. Jest to swego rodzaju medytacja, przez którą przechodzimy, zakładając tefilin. Tylko nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że my tym, co ja wam pokażę, tłumaczymy, dlaczego nakładamy tefilin. Bo powodów, dla których nosimy tefilin, jest bardzo dużo. Wiecie, co to tefilin? Na pewno wiecie. To te pudełka skórzane, które Żydzi zakładają na biceps i na głowę podczas modlitwy. Szczególnie podczas modlitwy porannej. Tradycyjnie zakłada się tefilin do modlitwy porannej. Na kanale jest na pewno film o tefilin, w którym to nazwałem tefilin żydowskim GPS. Bo tak naprawdę jest to swego rodzaju GPS, który prowadzi nas do Boga. I chciałbym wam pokazać pewną rzecz, myślę, że bardzo ciekawą, myślę, że bardzo głęboką. Tak jak mówię, mam trochę trudności z tym, jak to nazwać. Jest to swego rodzaju medytacja, na czym powinniśmy się skupić, zakładając tefilin. Jedna z wielu. Ja chcę wam pokazać tą konkretną, ponieważ jest to moja ulubiona i bardzo mi bliska. Dlaczego jest mi bliska? Tego wam nie mogę powiedzieć, choć może kiedyś. Chciałbym wam pokazać, co znaczy małżeństwo w judaizmie i jak powinniśmy do niego podchodzić. I jak każdego ranka, kiedy mężczyzna Żyd zakłada tefilin, przypomina sobie i uświadamia sobie, co znaczy być mężem i co znaczy mieć żonę. Zaczynamy tak. Najpierw trzeba ten tefilin zakładać, tak? To wszystko będzie o zakładaniu tefilinu. No i żeby założyć tefilin na początku, trzeba się trochę rozebrać. Bądźcie ze mną, dobra? Będę robił rzeczy, które dla wielu mogą się wydać trochę dziwne, ale bez paniki. Tak, zaczynamy nakładanie tefilinu codziennie rano. Najpierw zakładamy gartel, czyli pasek. I tu zaczyna się cała opowieść. Bądźcie ze mną, słuchajcie i pomyślcie o tym w sposób głęboki, o czym chcę wam opowiedzieć. Na początku zakładamy gartel, czyli pasek, który według kabalistycznych nauk ma oddzielić nasz umysł, nasze serce od tego, co jest poniżej pasa. Można to traktować w sposób dosłowny, można, bo chodzi też o to, żeby nie myśleć o tym i o tamtym w czasie modlitwy, ale ma to dużo głębsze znaczenie, bo umysł i serce to nasza duchowość, a to, co poniżej pasa, to nasza fizykalność. I w czasie modlitwy nie chcemy tego zupełnie oddzielić od siebie, ale chcemy, żeby była jakaś bariera, co pozwala mieć nam pewną kontrolę. Więc na początku całej historii musimy zrozumieć, że mamy duszę i ciało. Tu zaczyna się właściwa historia. Mój talis, niezłożony, bo dopiero był szachrys, skończyły się modlitwy, i postanowiłem wam nagrać ten odcinek, więc nie składałem, tylko tak na szybko trochę. Następnie zakładamy talis. Talis, który jest symbolem chupa, czyli tego baldachimu małżeńskiego. Chupa, baldachim małżeński, pod który wchodzi mąż i żona, żeby zawrzeć związek małżeński. I od tego zaczynamy, bo o tym jest cała historia. O tym, jak mężczyzna staje się mężczyzną. Tylko nie idźcie mi tam gdzieś z myślami w boczne drogi, dobrze? Bo mężczyzna staje się mężczyzną w momencie ślubu.
I żeby mi to było jasne. Więc mężczyzna na ślubie żydowskim wchodzi pod baldachim, pod chupa. Mężczyzna jest pod chupa. Zakłada talis. Ja nie będę go zakładał tak, jak zakładamy zawsze talis, bo nie robię tego w celach modlitwy. Talis zakładamy w specyficzny sposób, specjalnie, a są kroki pewne, które trzeba wykonać przed założeniem talisu. Ja tutaj chcę wam pokazać, że mężczyzna właśnie wszedł pod chupa i jest gotowy, żeby zawrzeć związek małżeński. Żeby zawrzeć związek małżeński, potrzebuje kobietę. Teraz muszę trochę się rozebrać, bo żeby założyć tefilin, potrzebuję założyć go na... Ja noszę tefilin na lewym bicepsie i to, na którym ręku nosi się tefilin, determinuje to, którą ręką pisze się nam łatwiej. Ja jestem praworęczny, więc noszę na lewym. Teraz do całej historii pod nasz baldachim, pod naszą chupa, przychodzi kobieta. Przychodzi kobieta. To jest tefilin, shel yad. To jest tefilin, który zakładamy na rękę. Przychodzi kobieta. Dlaczego kobieta? Już wam tłumaczę. Na tefilinie shel yad jest taki mały supełek z boku, który wygląda jak najmniejsza litera hebrajskiego alfabetu, jak literka jud. Jest to najmniejsza litera hebrajskiego alfabetu, ale być może najważniejsza litera hebrajskiego alfabetu, bo od tej litery, od literki jud, zaczyna się imię Boga, tentagram. Może nam się wydawać, że kobieta ma małe znaczenie. I niestety wielu ludzi tak myśli, co jest ogromnym błędem, ponieważ za wielkim mężczyzną zawsze stoi jeszcze większa kobieta. Bez kobiety mężczyzna jest nikim. Do naszej historii wkracza kobieta. Przychodzi, żeby zawrzeć związek małżeński. Mężczyzna czeka pod baldachimem. Kobieta przychodzi. Kobieta przychodzi do mężczyzny, tak? Kobieta, o której często myślimy, że nie ma żadnego znaczenia, bo jest przecież taka malutka jak literka jud w hebrajskim alfabecie, ale być może najważniejsza. Przychodzi kobieta, ktoś bliski sercu. Tefilin zawsze musi być skierowany ku sercu. Nieważne, czy nosimy na lewym, czy na prawym ręku. Musi być skierowany do serca. Tak jak kobieta jest bliska sercu każdego mężczyzny. Kobieta weszła pod chupa. Następną rzecz, jaką kobieta robi przed zawarciem związku małżeńskiego, obkrąża mężczyznę 7 razy. I my zawijamy tefilin 7 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7. Kobieta, mężczyzna stoi pod chupą i kobieta chodzi wkoło niego. 7 razy. Dlaczego kobieta chodzi wkoło mężczyzny przed ślubem? Już wam mówię. Ponieważ kobieta właśnie otacza mężczyznę opieką. Kobieta jest jak armia. Kobieta jest jak wojsko. Kobieta jest jak ochrona. Dla każdego mężczyzny. Bez kobiety mężczyzna nie może nic osiągnąć, bo ma tak wielką złą inklinację, że ta zła inklinacja atakuje go z każdej strony. W momencie, jak kobieta obkrąża mężczyznę 7 razy, buduje wokół niego swego rodzaju duchowy mur, którego złe moce nie mogą przekroczyć. I tak długo, jak kobieta jest przy mężczyźnie, mężczyzna duchowo jest bezpieczny. Kobieta obkrążyła mężczyznę 7 razy. Tak jak zakładamy tefilin.
mężczyzna jest bezpieczny. Teraz mężczyzna dopiero teraz, kiedy przyszła kobieta pod chłopa, mężczyzna zaczyna rozumieć, co się dzieje. Dopiero teraz, jak przyszła kobieta pod chłopa, mężczyzna dostaje mądrość. Dostaje mądrość duchową, dostaje zrozumienie tego, co się dzieje, tego, co go otacza. Dopiero wtedy, jak ma blisko siebie kobietę, zaczyna rozumieć świat. Dopiero wtedy, według kabały, mężczyzna dostaje chochma, dostaje wiedzę, mądrość, może powinienem powiedzieć, nie wiedzę, a mądrość. Dopiero wtedy mężczyzna staje się, jakby to powiedzieć, dopiero wtedy mężczyzna staje się, dostaje możliwość tak naprawdę prawdziwego patrzenia na świat, patrzenia w prawdziwy sposób i rozumienie tego wszystkiego, jeśli ma blisko kobietę, która właśnie przyszła pod chłopa. Na ślub trwa nadal. Mężczyzna dostaje mądrość, tojra, dostaje zrozumienie duchowe tego, co się dzieje. Jeszcze nie zakładam, bo chcę wam coś pokazać. Pamiętacie literkę Jud? Na tefilinie Shel Yad? To jest tefilin Shel Roish. I on z tyłu ten tefilin ma taki węzełek, który wygląda jak literka Dalet. Może uda mi się pokazać. Wygląda jak literka Dalet ten węzełek. Ten węzełek jest z tyłu głowy, kiedy założymy tefilin. Więc mężczyzna dostaje swoją mądrość. Dopiero teraz umysł mężczyzny zaczyna działać jak umysł. Mężczyzna dostaje mądrość. Mężczyzny umysł zaczyna pracować. Zaczyna pracować, bo dostał mądrość. Ale to dopiero początek, bo mamy jeszcze z tyłu dwa rzemienie. Jeden i drugi. Te rzemienie reprezentują mądrość, która zaczyna niejako wchodzić w mężczyznę, która staje się częścią jego całego życia. I według mojej tradycji Ratzuois, czyli te rzemienie, te paski, zawiązujemy za nasz gartel. Pamiętacie? Za nasz pasek, który separuje nasz umysł, serce od tego, co jest poniżej, od tego, co jest poniżej pasa. W tym momencie nasza mądrość jest w naszym ciele i podtrzymuje tą barierę między rozumem a tym, co poniżej pasa. Żeby ta bariera nie szła ani wyżej, ani niżej. W tym momencie mężczyzna już z mądrością w głowie, ze zrozumieniem i dopiero teraz mężczyzna zaczyna widzieć, jak ważna jest kobieta, która przyszła pod chłopa, obkrążyła go 7 razy i w tym momencie mężczyzna zaczął rozumieć świat. Zaczął rozumieć świat. Wcześniej mężczyzna nie rozumiał tego świata, bo atakowały go wszelkie złe moce. Nie miał tej ochrony, którą daje mu kobieta. Czas stać się mężem i żoną. Czas stać się prawdziwym mężczyzną. Kobieta czeka pod chłopa na to, żeby zostać żoną. Mężczyzna zakłada kobiecie obrączkę, co jest symbolem tego, że właśnie zawierają związek małżeński. Zawierają związek małżeński. Mężczyzna założył obrączkę kobiecie. Teraz są mężem i żoną. I w momencie, jak są już mężem i żoną, wtedy w całej historii do ich małżeństwa przychodzi ktoś jeszcze. Kobieta i mężczyzna, zawierając związek małżeński. I dzięki kobiecie przychodzi do małżeństwa Bóg. Na ręku, zawiązując tefilin, mamy literkę Shin.
Widzicie? Trzy ramiona literki szyn. Literka szyn. Ona jest symbolem Boga. Tą literkę właśnie mamy na każdej mezuzie na naszych drzwiach. Kobieta przynosi ze sobą szchina, czyli taką obecność Boga. I podkreślam, że szchina to rodzaj żeński. Bo być może Hashem nie jest mężczyzną, a jest kobietą. To tylko my, mężczyźni, nasze ego w jakiś dziwny sposób sobie ubzdurało, że Hashem jest mężczyzną. Według księgi Zohar, według Kabały, niekoniecznie jest to prawda. Niekoniecznie jest to prawda. I dopiero jak mężczyzna to zrozumie, to wtedy może zacząć uczyć się Kabały, tak myślę. Bo tylko wtedy zrozumie, o co naprawdę w życiu chodzi. Wracamy na nasz ślub. Właśnie do ślubu, do naszej pary przyszedł Bóg. I to Bóg połączył ich. To Bóg, to Hashem pojawił się w ich małżeństwie. Ponieważ małżeństwo w judaizmie to nie jest unia dwóch osób. Małżeństwo w judaizmie to jest unia mężczyzny, kobiety i Boga. Bez Boga nie ma małżeństwa. Nie ma takiej możliwości. Dlaczego literka Shin reprezentuje Boga, moglibyście zapytać? I gdzie jest Bóg w tym całym małżeństwie, które wam pokazuję? Pamiętacie literkę Jud, najmniejszą literkę alfabetu? Pamiętacie literkę Dalet, węzełek, który mam z tyłu głowy? I literka Shin. Te trzy litery dają nam imię Boga. Shaddai. 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 To jest imię Boga. Literka Shin, Dalet i Jud. Shaddai. Bóg jest z nami. Bóg jest w naszym małżeństwie. I właśnie teraz kobieta i mężczyzna są już w domu. Kobieta i mężczyzna są w domu. Właśnie zawarli związek małżeński i są w domu. I tak oto wygląda kabalistyczne i bardzo głębokie, bardzo głębokie rozumienie tego, jak zawieramy związek małżeński i w czasie, jak zakładamy tefilin. Powinniśmy o tym pamiętać. Może nie tyle powinniśmy, bo tych wytłumaczeń jest bardzo dużo, dlaczego zakładamy tefilin. Ale to jest taka medytacja, która w moim przypadku to jest to, o czym ja myślę, zakładając tefilin codziennie. Ja, moja żona, moja rodzina, Bóg, to jest to, co tworzy mnie, mężczyznę, który może do was mówić. Bez mojej żony byłbym nikim. Księga Zohar, wielka kabalistyczna księga Zohar mówi, że wielki król zdobywca nigdy nie będzie ani wielki, ani nie będzie zdobywcą, jeśli nie ma jeszcze większej żony, która pozwoli mu być zdobywcą. Dlatego musimy pamiętać, że to kobieta jest najważniejszą częścią żydowskiego małżeństwa, żydowskiego domu. Ta medytacja jeszcze się nie kończy, bo kiedy zdejmujemy tefilin, musimy znowu sobie uświadomić, jak ważna jest ta kobieta. Jeśli w domu zaczyna się psuć, nie ma szalom bajs, coś się nie tak dzieje, wtedy mężczyzna, mądrość, która jest wkoło niego, która otacza jego ciało, nagle zaczyna go opuszczać. Nagle mądrość znika. Wtedy zaczyna się źle dziać. Wtedy, jeśli mężczyzna zacznie robić coś złego w małżeństwie, Bóg opuszcza małżeństwo. Nie mamy literki Shin. Wtedy chas veshulam, następuje rozwód, który jest zawsze w judaizmie z winy mężczyzny. Następuje rozwód. Znika obrączka. Znika obrączka.
Wtedy kobieta odchodzi od mężczyzny, przestaje się nim opiekować, przestaje być obok niego. Ale chwilę, kobieta nie jest głupia. Kobieta chce pomóc mężczyźnie. Kobieta chce naprawić to małżeństwo, dlatego zdejmując tefilin zakładamy kilka razy, obkrążamy rękę. Mężczyzna jednak, jeśli robi coś złego, to traci swoją mądrość. Mężczyzna traci swoją mądrość i rozumienie świata. Traci niejako rozum. Wtedy kobieta przestaje go chronić. I kobieta odchodzi. I tak oto zdejmujemy te filmy. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. To takie mocne, chasydzkie rozważania. To takie, no taka medytacja, takie jest podejście chasydzkie do wielu rzeczy. No i taki odcinek zrobiłem i tak jest za długi, miał być dużo krótszy, ale mam nadzieję, że ci, którzy interesują się bardzo tematem, a którzy interesują się judaizmem z tej strony trochę bardziej zaawansowane niż to, czy w prześcieradle jest dziura, czy jej nie ma, to mam nadzieję, że z tego odcinka skorzystają. Dziękuję wam za uwagę. Dla mnie to jest bardzo ważny odcinek i chciałbym więcej wam opowiadać takich rzeczy, więc dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję, że mnie oglądacie. Pamiętajcie, żyjcie po hasycku. Na słodko, z humorem, ale bardzo konkretnie. Bo to jest chyba najważniejsze. Dziękuję wam wszystkim. L'chaim.